Ksiądz prałat dr Bernard Joszko to jest taki typowy człowiek tej ziemi. Pracowity, sumienny, oddany tradycji, otwarty. Zawsze możemy na niego liczyć. Jest osobą naprawdę odpowiedzialną i myślę, że w pełni zasługuje na wyróżnienie, na nagrodę marszałka województwa opolskiego. To, co wyróżnia księdza proboszcza, to jest jego fascynacja historią lokalną, historią ludzi tutaj mieszkających na tych terenach. Księdza prałata to znam w zasadzie od zawsze. Jako człowiek, który się tutaj urodził, wychował, no zawsze słyszałem o księdzu prałacie Jośko. Jest taką skarbnicą wiedzy dla nas, przede wszystkim wynikającą z ksiąg parafialnych, które są dość skrupulatnie prowadzone. Jeżeli mogę coś takiego interesującego powiedzieć o księdzu Bernardzie, to proszę kiedyś przyjść na jego mszę świętą. W wielkim jakimś kościele, jeżeli wyłączyliby prąd i nie byłoby mikrofonu, to on ma tak donośny głos, że słychać go doskonale. Także wielkie gratulacje dla zasłużonego wyróżnienia dla księdza prałata doktora Bernarda Joszko. Świetnie opowiada kawały, także on może występować jako osoby prowadzące, jako osoby, które zamiast kabaretów na tego typu uroczystościach potrafi całe społeczeństwo rozbawić. Pamiętam kilka lat temu mieliśmy do Żynki w Biskupicach, gdzie był występ pewnego zespołu, to jest troszkę drętwy. W pewnym momencie wyszedł ksiądz Bernard Joszko na scenę, powiedział kilka fajnych kawałów, widzów, co wszystkich uczestników tych dożynek bardzo rozbawiło.